Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I duchem wami. Dzisiaj we wspomnienie świętego Marcina Stur, biskupa z IV wieku, nasza ojczyzna obchodzi święto niepodległości, którą po 123 latach zaborów odzyskała w 1918 roku. Święty Marcin Stur był pogańskim żołnierzem, ale nie pozbawiony wrażliwości na innych. Potrafił okazać miłosierdzie. Po wejściu na drogę wiary porzucił żołnierskie życie i zaczął głosić dobrą nowinę. W niedługim czasie został wybrany na biskupa Tur. W kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę módlmy się, aby pozostała ona wierna nauce Chrystusa i wolna od wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. Aby nasza modlitwa była miła przed Bogiem, uznajmy naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynem i zaniedbaniem. Nie wolę ochronię, Cię do niej.
nami. Za krajem ojczystym, uciemiężonym i zniewolonym.
napisał to Cyprian Kamilnowi w utworze pod tytułem Moja piosenka. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszę z ziemi przez uszanowanie dla tarów nieba, tęskno mi Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej, tęskno mi Panie. Po odzyskaniu uprawnionej wolności wiadomo było, że początki nie będą łatwe, zanim wszelkie ustawodawstwo polityczne się ukonstytuuje. Ale mieliśmy i mamy nadal w sobie hart ducha, pragnienie wytrwania w dobrym, prawdziwą chęć bycia wolnymi i suwerennymi. Obyśmy tę wolność potrafili zagospodarować. Święty Jan Paweł II, wzywając niejednokrotnie do poszanowania wolności, w czasie swej podróży apostolskiej w 1998 roku na Białorusi mówił takie słowa: wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności. Nie brak takich, którzy taką właśnie wolność głoszą. O tym winniśmy wiedzieć i to sobie głęboko uświadamiać. Trzeba prosić Boga, aby dał wzrost temu dobru, jakie dokonało się i nadal dokonuje na waszej ziemi, żeby nie zabrakło w sercach męstwa, wielkoduszności i nadziei. A mówił to w kraju, który do dzisiaj uważany jest przez dojrzałe demokracje za przykład zniewolenia ludzi przez politykę. W czasach, w których żyjemy, słowo patriotyzm, umiłowanie ojczyzny wydaje się faktycznie jakby nieco zapomniane i nierzadko wypaczone. Na to wyczuwa się wręcz niechęć używania tych słów, a co dopiero zajmowania postawy, która im odpowiada. Papież mówił: Polska, ojczyzna, matka nasza. Przyznanie się do matki jest stwierdzeniem własnej tożsamości. Chrześcijanin, katolik, Polak powinien być patriotą, lecz zdrowym i tu jak najbardziej właściwe jest hasło Bóg, honor, ojczyzna. Właśnie taka kolejność. Najpierw miłość do Boga, bo z niej wypływa poszanowanie godności człowieka, a to jest niesłychanie ważne dla prawidłowego spojrzenia na miłość do ojczyzny. Należy bowiem patrzeć na nią poprzez człowieka. Ojczyzna jest dla człowieka, a nie człowiek dla ojczyzny. Także wszelkie prawo ustanawiane w ojczyźnie nie może wykraczać poza prawo naturalne, wlane przez Boga wraz z aktem stwórczym w serce człowieka. Prawo, które jest uniwersalne, ponadnarodowe i niezbywalne, między innymi jest to prawo do życia. Patrząc w historię, widzimy, do jakich wypaczeń dochodziło wtedy, gdy ideologie, systemy państwowe nie były dla człowieka, lecz gdy człowiek traktowany był jako jeden z trybów, coś, co służy danej ideologii
czy systemowi. Dziś, kiedy od wielu lat czujemy pełną wolność, kiedy żyjemy w zjednoczonej Europie, zastanawiamy się nad przyszłością naszego narodu i jak zawsze z niepokojem spoglądamy na młode pokolenie, czy podejmie ten trud, ciężar i obowiązek bycia wiernymi spadkobiercami tego, co otrzymaliśmy od przodków. I znowu odwołujemy się do świętego Jana Pawła II, który w czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku na Westerplatte, w miejscu, które jest symbolem odwagi, męstwa, determinacji i walki bohaterskiej z najeźdźcą hitlerowskim, mówił do młodych ludzi: przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość naszego być i mieć nie zależała od nas. Prosimy dzisiaj Chrystusa, aby pomógł nam właściwie zagospodarować odzyskaną wolność. Prośmy o ducha jedności i pokoju w naszym kraju, o to, by zapanowała wreszcie zgoda. Czy za mało mamy znaków z góry, tragicznych wypadków, pandemii, że dalej musimy walczyć ze sobą, nieustannie się kłócić, spierać, dzielić? Czy o taką wolność w ojczyźnie walczyli ci, którzy ginęli? Niech zwycięży w nas świadomość ceny ofiary, jaką złożyli ci, dzięki którym przeżywamy 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Jakie mamy naprawdę szczęście od Boga, że jesteśmy w tym miejscu i w tym czasie. Dziś naprawdę każdy z nas może z dumą mówić: cieszę się, że jestem Polakiem, cieszę się, że w tym kraju nad Wisłą żyć mi przyszło. Niech Polska będzie naszą największą miłością, radością i zarazem wyzwaniem, abyśmy wywalczoną wolność potrafili właściwie zagospodarować. O to prośmy naszego Boga, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Święty Marcin gorliwie głosił Ewangelię i przybliżał innych do Chrystusa. Wsparci jego orędownictwem znaliśmy do Boga, naszego Ojca, wspólne prośby. Za biskupów i kapłanów, aby przedgłoszone Słowo Boże i sprawowanie sakramentów byli właścicielami Bożej prawdy i zwiastunami zbawienia. Ciebie prosimy. Za narody na świecie, aby żyły w pokoju i wzajemnym poszanowaniu oraz rozwiązywały wszelkie konflikty na drodze dialogu.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za naszą ojczyznę, aby cieszyła się wolnością i pokojem oraz rozwijała duchowo, gospodarczo i kulturalnie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi cierpiących niedostatek, aby otrzymali odpowiednią pomoc i środki do życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, szczególnie za poległych w obronie naszej ojczyzny, aby zostali przyjęci do Ojczyzny Niebieskiej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy własnym życiem świadczyli o miłości Pana Boga do człowieka i podejmowali trud dla Ojczyzny Ziemskiej, pamiętając o Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki. Wysławiam Ciebie z radością, wołając.
przerwień świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mymy, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,
Ciebie wszelkiego zamętu, pełni na Ciebie oczekiwanie przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak. Thank you.
daj nam doskonałą zgodę z Twoją wolą, abyśmy naśladując świętego Marcina w jego całkowitym poddaniu się Tobie, prawdziwie należeli do Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Na ręce Pana Wójta pragnę serdecznie podziękować wszystkim za obecność w tej mszy świętej, za naszą wspólną modlitwę, w której modliliśmy się i prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, jak również modliliśmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszej lokalnej Ojczyzny, dla gminy, dla powiatu. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli i tym, którzy łączyli się duchowo z nami tutaj w czasie tej mszy świętej. Bóg zapłać. Pan z Wami. Jest Niech Was błogosławi Bóg.